Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj na warsztacie reflektor do motocykla Yamaha XVS 1300. Jest to do modelu Midnight Star, ponieważ zwykła wersja XVS-ki ma inny reflektor. Jest on taki, prawda, z tego co pamiętam, po prostu okrągły, a ten, jak widzicie, jest w kształcie takiego, no ciężko powiedzieć czego, ale no, takiego bardziej, można powiedzieć, lekko trójkąta z zaokrąglonymi bokami niż koła. No i ma on zupełnie inną obudowę, ponieważ tak jak widzicie, jest to tego tutaj obudowa, ale dojdziemy do tego za chwilę. Reflektor, mimo tego, że wygląda na taki nietypowy, to on jest dość, można powiedzieć, klasyczny w takiej konstrukcji, przynajmniej dla nas, ponieważ jest to obudowa, odblask w środku, który zawieszony jest na regulatorach, także tutaj oczywiście wystawała taka gumka i tył żarówki H4, tak żeby to podłączyć. No tutaj właściciel poprosił nas o modyfikację reflektora na full LED, także mamy środek cały przemalowany na czarno. Tak jak widzicie, ten oryginalny odblask został taką farbą strukturalną przemalowany. Cała ta maskownica soczewki jest w metaliku, soczewka bilet oczywiście na środku, oraz podkowa, która tutaj w tym przypadku pełni nam funkcję światła tak naprawdę pozycyjnego, ponieważ motocykl jest w wersji amerykańskiej i on oryginalnie takiej pozycji nie posiadał. Także tutaj właściciel podłączy to sobie jako pozycję, tam korzystając z sygnału z tych takich kierunkowskazów bocznych, ponieważ w Amerykańcach tam właśnie znajduje się pozycja. Dodatkowo tutaj mamy napis Full LED na takim minimalnie asymetrycznym, tak jak widzicie, takim wypiętrzeniu tutaj z tej strony maskownicy. Taki mały akcent dodaje trochę smaku temu reflektorowi. Tutaj są oczywiście takie półeczki nasze, które zakrywają tutaj krawędzie tej podkowy, żeby to ładnie wyglądało, i tutaj ukrywają oczywiście przewody. Tu jest założona ta rameczka już od obudowy. Co do tyłu, no to tutaj jest oczywiście zaślepka. Z ciekawostek, to tutaj mamy taki bardzo nietypowy regulator, ponieważ sam regulator znajduje się tutaj. I tak mamy tutaj takie dwa przełożenia kątowe, tak żeby dało się regulować to z tej strony, ponieważ tutaj mamy dojście z jednej strony do regulacji, tutaj mamy dojście z drugiej. To jest mało potrzebny regulator, bo to jest tak naprawdę lewo-prawo. No ale jak widzicie, w obudowie są takie specjalne otwory na śrubokręty, żebyśmy mogli dojść do tych regulacji. Trochę się martwiliśmy, że soczewka nam się nie zmieści i będziemy musieli w jakiś sposób ominąć ten regulator, ale jak widzicie, jest tutaj dużo miejsca, także udało się to wszystko zrobić. Tutaj wyprowadzone złącza, złącze żarówki H4 oraz złącze takie na szybkozłączce dla tego światła pozycyjnego. Tutaj właściciel musi już sobie poprowadzić przewody od tych kierunkowskazów, tak jak wspominałem. No cóż, jest to dość taka klasyczna konstrukcja. Jeszcze za chwilę na szybko sobie odpalimy, pokażę jak świeci, ale uważam, że bardzo to odmłodzi ten motocykl, ponieważ no, ta srebrna lampa w środku, srebrny wkład średnio pasował z tą obudową i w ogóle z całym motocyklem. Tak jak widzicie, ładnie to będzie współgrać i mam nadzieję, że właściciel będzie zadowolony. Ja ją sobie podłączę i słyszymy się za chwilę. No dobrze, tutaj jest prosta sprawa, ponieważ nie mamy tutaj tak naprawdę światła do jazdy dziennej. Zdecydowaliśmy razem z właścicielem, że soczewka mijania będzie nam po prostu pełnić funkcję tak jak w oryginale, czyli motocykl będzie nam jeździł na świetle mijania. Ta soczewka jest na tyle potężna, że zdecydowanie będzie widoczna z ogromnej odległości, także na pewno właściciel będzie zadowolony, ponieważ oryginalnie ta lampa nie świeciła za dobrze. No a nasza podkowa będzie nam służyć jako światło pozycyjne. Tak ona wygląda po uruchomieniu. No a sama soczewka to już wiadomo, jak wygląda. Mamy naszą soczewkę w trybie mijania. Możemy ją też uruchomić oczywiście jako drogowe, bo to jest bilet. Dla Was to nie widać za bardzo różnicy, ale słychać przysłonę, która się przestawia, i w tym momencie mamy światło drogowe. Jeszcze raz pokażę. Uważam, że reflektor wyszedł całkiem ładnie. Ładnie tutaj udało się wypełnić cały ten środek i wygląda to naprawdę stylowo. Myślę, że właściciel będzie zadowolony. No cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.